Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, dzisiaj trochę inaczej spotykamy się z racji tego, że ostatnie spotkanie nie udało się ze względów technicznych tego spotkania nagrać, dlatego dzisiaj spotykamy się w nieco innej formie, ale nie ma tutaj żadnego problemu, dlatego że nie ma, wiadomo, nie ma żadnych przypadków, są tylko znaki. Ponieważ tematem dzisiejszego naszego wykładu będzie wyjście z jaskini platońskiej. Ave Maria Stella, Dei Mater Alma. A znajdujemy się właśnie w takim niewielkim pomieszczeniu, w pewnym sensie jaskini, chociaż nie jest to do końca jaskinia, jest to mój pokój. W każdym razie będziemy dzisiaj zajmowali się tematem mitu o jaskini, mitu, który jest najważniejszym właściwie mitem, mitem, który posiada wiele różnych poziomów znaczeń, który zawiera w sobie pewnego rodzaju syntezę nauczania platońskiego, a trzeba przyznać, że wcale nie jest dobrze znany ten mit w całości. Znany jest tylko częściowo, znany jest tylko w sposób powierzchowny. A więc na czym polega ta wizja, która zostaje przez Platona przedstawiona w owym micie? W dialogu Państwo w Księdze VII od samego właściwie początku możemy przeczytać. Zobacz, oto ludzie są niby w podziemnym pomieszczeniu na kształt jaskini. Do groty prowadzi od góry wejście zwrócone ku światłu, szerokie na całą szerokość jaskini. W niej oni siedzą od dziecięcych lat w kajdanach, przykute mają nogi i szyje tak, że trwają na miejscu i patrzą tylko przed siebie. Okowy nie pozwalają im obracać głów. Z góry i z daleka pada na nich światło ognia, które się pali za ich plecami, a pomiędzy ogniem i ludźmi przykutymi biegnie górą ścieżka, wzdłuż której widzisz murek zbudowany równolegle do niej, podobnie jak u kuglarzy przed publicznością stoi przepierzenie, nad którym oni pokazują swoje sztuczki. Widzę, powiada. Więc zobacz, jak wzdłuż tego murku ludzie noszą różnorodne wytwory, które sterczą ponad murek i posągi, i inne zwierzęta z kamienia i z drzewa i wykonane rozmaicie. I oczywiście jedni z tych, co je noszą, wydają głosy, a drudzy milczą. Dziwny obraz opisujesz i kajdaniarzy osobliwych. Podobnych do nas, powiedziałem. Bo przede wszystkim, czy myślisz, że tacy ludzie mogliby z siebie samych i z siebie nawzajem widzieć cokolwiek innego oprócz cieni, które ogień rzuca na przeciwległą ścianę jaskini? Jakimże sposobem, powiada, gdyby całe życie nie mógł żaden głową poruszyć? A jeżeli idzie o te rzeczy obnoszone wzdłuż muru, czy nie to samo? No cóż, więc gdyby mogli rozmawiać jeden z drugim, to jak sądzisz? Czy nie byliby przekonani, że nazwami określają to, co mają przed sobą, to co widzą? Koniecznie. No cóż, a gdyby w tym więzieniu jeszcze i echo szło od im przeciwległej ściany, to ile razy by się odzywał ktoś z przechodzących? Wtedy jak myślisz, czy oni by sądzili, że to się odzywa ktoś inny, a nie ten cień, który się przesuwa? Na Zeusa nie myślę inaczej, powiada. Więc w ogóle, dodałem, ci ludzie tam nieco innego braliby za prawdę, jak tylko cienie pewnych wytworów. Bezwarunkowo i nieuchronnie, powiada. Rzeczywiście, kiedy mówimy o Platonie, najczęściej kojarzy się on albo z teorią idei, albo kojarzy się właśnie z tym obrazem przedstawionym w pierwszych wersetach, pierwszych zdaniach mitu o jaskini, a mianowicie z cieniami, które oglądane są na ścianie jaskini. O tak właśnie według Platona wygląda los owych kajdaniarzy, owych zniewolonych ludzi, którzy nie mogą nawet odwrócić głowy, widzą nie rzeczy, ale ich przejawy, ich cienie, ich obrazy na ścianie. Obrazy, które rzucane są wskutek palenia się w jaskini światła, światła pochodzącego z ogniska. I tutaj oczywiście już można na tym poziomie, tak czasem się robi, interpretować owe rzucanie cieni jako ten właśnie
ten rdzeń teorii idei, a więc można by pomyśleć, że idee są niczym innym jak w tej metaforze, w tym obrazie, w tym micie o jaskini, są symbolizowane przez owe przedmioty noszone przez tych właśnie ludzi za owym murkiem, natomiast cienie rzucane przez owe rzeczy są właśnie tymi konkretnymi przedmiotami poznawalnymi zmysłowo, do których możemy dotykać, które możemy oglądać, które możemy widzieć i poznawać. W rzeczywistości jednak, jak się okaże, tak wcale nie jest. Te dwa poziomy oglądania rzeczywistości, te dwa poziomy związane są jednak w ramach wszystkich tych poważnych interpretacji myśli platońskiej z rzeczywistością poznawaną zmysłowo, to znaczy zarówno te cienie, jak też i przedmioty noszone przez owych kuglarzy, przez owych tych ludzi, którzy zajmują się zabawianiem tychże więźniów. Otóż one się będą na poziomie interpretacji takiej ontologicznej, interpretacji metafizycznej, będą się odnosiły w rzeczywistości do tego wszystkiego, co możemy poznawać zmysłowo. Rzeczywistość poznawalna za pomocą umysłu będzie zarezerwowana dla innych przedmiotów, o których niedługo powiemy. A więc tak wygląda sytuacja owych więźniów. Oczywiście mit o jaskini jest o tyle niezwykły, że on posiada wiele różnych, właściwie cztery takie różne poziomy interpretacyjne. Tutaj po pierwsze możemy wskazać na poziom ten właśnie ontologiczny, ale jest jeszcze poziom teoriopoznawczy, poziom, który będzie informował nas o tym, w jaki sposób człowiek poznaje, ale również jest tutaj obecny poziom rozumienia, czy rozumienie religijno, mistyczno-religijne, które zaraz będzie jasne. Bo teraz następnie Platon mówi o wyzwoleniu z kajdan, uleczeniu z nieświadomości. Rozpacz w sobie dodałem ich wyzwolenie z kajdan, uleczenie z nieświadomości. Jakby to było, gdyby im naturalny bieg rzeczy coś takiego przyniósł, ile razy by ktoś został wyzwolony i musiałby zaraz wstać i obrócić szyję i iść i patrzeć w światło, cierpiałby robiąc to wszystko, a tak by mu w oczach migotało, że nie mógłby patrzeć na te rzeczy, których cienie poprzednio oglądał. Jak myślisz, co on by powiedział, gdyby mu ktoś mówił, że przedtem oglądał ni to, ni owo, a teraz coś bliższego bytu, że zwrócił się do czegoś, co bardziej istnieje niż tamto, więc teraz widzi słusznie i gdyby mu ktoś teraz pokazywał każdego z przechodzących i pytaniami go zmuszał, niech powie, co to jest. Czy nie myślisz, że ten by może był w kłopocie i myślałby, że to, co przedtem widział, prawdziwsze jest od tego, co mu teraz pokazują? Z pewnością, powiada. Nieprawdaż? A gdyby go ktoś zmuszał, żeby patrzał w samo światło, to bolałyby go oczy, odwracałby się i uciekał od tych rzeczy, na które potrafi patrzeć i byłby przekonany, że one w rzeczywistości jaśniejsze są od tego, co mu teraz pokazują? Tak jest, powiada. A gdyby go ktoś, dodałem, gwałtem stamtąd pod górę wyciągał po kamieniach i stromiznach ku wyjściu i nie puściłby go prędzej, ażby go wywlókł na światło słońce, to czy on by nie cierpiał i nie skarżyłby się i nie gniewał, że go wlokał? A gdyby na światło wyszedł, to miałby oczy pełne blasku i nie mógłby widzieć ani jednej z tych rzeczy, o których by mu teraz mówiono, że są prawdziwe? No nie, powiada, tak nagle przecież. I tutaj, moi drodzy, widzimy to, co jest tak niezwykłe dla mitu o jaskini, mianowicie z jednej strony te słowa mogą być odnoszone do trudności wyzwolenia się z tego, co materialne, z tego, co zmysłowe, z tego, co konkretne, trudności tego trudu związanego z podjęciem tak zwanego drugiego żeglowania, a więc przejścia od poznania zmysłowego do poznania umysłowego. Ale z drugiej strony możemy tutaj zobaczyć coś, co stanie się, można powiedzieć, takim rdzeniem myślenia chrześcijańskiego i katolickiego o mistyce, o zjednoczeniu
z Bogiem, bo dokładnie tak jak w dziedzinie poznania naturalnego, człowiek cierpi wtedy, kiedy musi przejść od tego, co jest dla niego łatwiejsze do poznawania, do tego, co jest dla niego trudniejsze do poznawania. Tak samo w dziedzinie religijnej, człowiek, który zwraca się ku Bogu, który próbuje poznać Boga, jest jako oślepiony, oślepiony blaskiem światła. To jest paradoks, bo każdy z nas zresztą rozumie, skąd się ten paradoks bierze. Paradoks polegający na tym, że coś, co jest samo w sobie jaśniejsze, staje się jednak ciemniejsze, staje się mniej poznawalne dla wzroku tego, kto nie jest przyzwyczajony do jasnego światła. Każdy z nas dobrze rozumie to zjawisko na poziomie naturalnym. Wiemy, że wzrok nasz musi się przyzwyczajać, musi się akomodować do jasnego światła. Wtedy, kiedy poruszamy się z tej ciemnej, wychodzimy z tej ciemnej jaskini, najpierw przyzwyczaiwszy się do oglądania jedynie cieni, które pokazują nam się na ścianie, kiedy próbujemy zobaczyć to, co jest najpierw tym ogniem, czy jakimiś przedmiotami oglądanymi w świetle ognia, w świetle ogniska rozpalonego w jaskini, już wtedy doświadczamy pewnych trudności. Co dopiero wtedy, kiedy jesteśmy wywlekani na zewnątrz, kiedy uda nam się wyjść z owej jaskini, wtedy musimy się skonfrontować jeszcze ze światłem dużo jaśniejszym. I ten obraz jest niezwykle interesujący, bo on właśnie pokazuje nie tylko trud poznawania tego, co jest wyższe i doskonalsze, ale również pokazuje nam, tak można interpretować ten mit, tak on też rzeczywiście był przez katolickich teologów rozumiany, również w tym sensie religijnym, mistycznym. Dokładnie tym przecież jest zjednoczenie się z Bogiem na drodze mistycznej, na drodze tych trzech okresów życia wewnętrznego, właściwie drugi, trzeci okres to jest z tych trzech. Pierwszy jest okresem oczyszczenia, okresem właściwie przewagi cnót nad darami Ducha Świętego, jeszcze nie jest okresem mistycznym, ale drugi okres, a jednocześnie pierwszy, już ten zasadniczy okres poznania Boga na poziomie mistyki, to jest przecież okres oświecenia. Okres, w którym dusza, mimo tego, że jest bliżej Boga i mimo tego, że jest faktycznie oświecana, jednak doświadcza pewnych ciemności. Jest tutaj pewna, dokładnie ta tak samo paradoksalna sytuacja, że wskutek obcowania z jasnym światłem nasza dusza jest jakby subiektywnie pozbawiona światła, jest w sytuacji, w której trudno jest jej dojrzeć światło, trudno jest jej zobaczyć, ponieważ światło to jest niezwykle jasne. I ta myśl w nieco innym kontekście myśl platońska będzie też widoczna u Arystotelesa, będzie widoczna też u świętego Tomasza z Akwinu. Już nie na poziomie tak bardzo, zwłaszcza u Arystotelesa, nie na poziomie mistyczno-religijnym, ale na poziomie właśnie poznawczym. Arystoteles przecież powie w metafizyce, że tak jak że wzrok sowy w stosunku do światła ma się tak jak nasze światło naszego umysłu w stosunku do rzeczy, które są same w sobie najbardziej poznawalne. Tutaj właśnie odróżnia Arystoteles i też zanim potem Tomasz z Akwinu te dwa pojęcia. Może coś być poznawalne samo w sobie, ale też może być poznawalne dla nas. Znaczy coś może być samo w sobie bardzo poznawalne, może być bardzo jasne, ale dla nas może być rzeczywistością zaciemnioną i trudną. I odwrotnie, coś może być samo w sobie wcale nie tak jasne, ale dla nas jest rzeczywistością oczywistą, bardziej oczywistą i bardziej zrozumiałą, bardziej poznawalną. Właśnie ze względu na to słabe światło, którym dysponuje nasz umysł. I dokładnie to odnajdujemy u Platona. Właściwie tutaj znajduje się pierwowzór tego myślenia. Co tutaj jednakże możemy zobaczyć? Widzimy, że udaje się w końcu dzięki jakiejś pomocy z zewnątrz, jest ktoś nawet gwałtem właśnie, został wyciągnięty po kamieniach i strobiznach ku wyjściu. Co następnie się dzieje? Musiałby się przyzwyczajać, gdyby miał widzieć to, co na górze naprzód, by mu najłatwiej było dojrzeć cienie. Potem w wodach odbicia ludzi i innych przedmiotów,
Ciała niebieskie i niebo samo po nocy łatwiej by mógł oglądać, patrząc na światło gwiazd i księżyca, niż po dniu widzieć słońce i światło słoneczne. Tutaj dopiero mamy, moi drodzy, do czynienia z prawdziwym światem idei, z prawdziwym światem rzeczywistości ponadzmysłowych. Ale też musimy pamiętać o tym, że wielce uproszczony jest ten obraz rzeczywistości platońskiej, jeśli zapominamy o tym, że pomiędzy ideami, pomiędzy rzeczami zmysłowo poznawalnymi znajdują się jeszcze inne rzeczywistości, mianowicie byty matematyczne, byty, które są pod pewnymi względami podobne do idei, ponieważ są nieśmiertelne, są wieczne, nie powstają ani nie giną. To mają wspólnego z ideami, ale są też od idei różne, ponieważ charakteryzuje je pewna wielość. Byty matematyczne różnią się od idei właśnie tym, że w jednym gatunku jest ich wiele. Definicja trójkąta jest jedna i to jest właśnie związane z pewną ideą, natomiast samych trójkątów jako matematycznych bytów jest wiele. Idee matematyczne są w tym obrazie, w jaskini platońskiej, są odwzorowywane, są jakby symbolizowane przez owe cienie, owe odbicia ludzi i innych przedmiotów, które można oglądać, kiedy człowiek wyjdzie z jaskini. Jego wzrok jest na tyle jeszcze słaby, nie jest w stanie bezpośrednio patrzeć na rzeczywistość niebieską, na gwiazdy, na księżyc, już nie mówiąc o słońcu, bo to są właśnie idee. Tego typu przedmioty są symbolizowane, są symbolem idei. Natomiast cienie odbicia ludzi innych przedmiotów są bytami matematycznymi, to są obrazy bytów matematycznych. To jest ta rzeczywistość pośrednia, którą poznaje się w drugiej kolejności. Najpierw więc człowiek jeszcze będący niewolnikiem jest zmuszony ze względu na słabość swojego poznania, na jego zniewolenie, na niemożliwość wyjścia ponad to, co zmysłowe, materialne i konkretne, jest zmuszony do oglądania jedynie odbić pewnych obrazów, nawet tych rzeczy zmysłowych. Nawet te rzeczy zmysłowe, zmysłowo poznawalne są według Platona poznawane na początku bardzo niedoskonale. Są poznawane tylko przez swoje jakieś obrazy, jakieś odbitki. Dopiero później, w drugiej kolejności, kiedy już zaczyna się realizować proces wychodzenia duszy z tego więzienia, zaczyna człowiek oglądać rzeczywistość poznawalną zmysłowo już jakby samą w sobie. Takie jakby już bezpośrednio ku konkretnym rzeczom zwraca się jego poznawanie i na poziomie interpretacji tego mitu, na poziomie teorii poznawczym, jest to przez Platona określane, są dwa różne pojęcia. Otóż na poziomie zmysłowym Platon mówi, że poznawanie samych obrazów, poznawanie samych tych odbitek rzeczy zmysłowo poznawalnych określa Platon mianem eikasia, czyli słowem greckim, które oznacza nic innego jak porównywanie, jak zestawianie. To jest ten najbardziej niedoskonały sposób poznawania. Natomiast ten drugi rodzaj poznawania rzeczy zmysłowo poznawalnych, już ten dużo doskonalszy, określa Platon mianem pistis, czyli słowo, które jest wieloznaczne, ale mniej więcej znaczy tyle, co zaufanie, tyle, co jakaś wiara, czyli jakby chodzi o przylgnięcie jakby z wiarą, z zaufaniem do rzeczywistości zmysłowo poznawalnej. Ale to ciągle jest bardzo niedoskonałe. Natomiast w momencie, kiedy jest wyzwalany już z samej jaskini, kiedy wychodzi na zewnątrz, kiedy staje się już faktycznie istotą realizującą poznawanie umysłowe, kiedy dokonuje drugiego żeglowania, kiedy zaczyna widzieć rzeczywistość doskonalej, wówczas najpierw następuje to poznawanie bytów zmysłowo matematycznych. Bytów matematycznych to jest tak zwane poznanie dianoetyczne, poznanie, które charakteryzuje się nie tyle jeszcze kontemplowaniem idei, co jakimś operowaniem na nich. To jest właśnie ten
etap, który jest tak bardzo obecny w pracy fizyków, którzy konstruują modele matematyczne do opisu jakiejś szczegółowej rzeczywistości poznawalnej zmysłowo. To jest dokładnie ten właśnie etap. Ale to nie jest wszystko, oczywiście. Dlaczego? Dlatego, że na końcu, dopiero na końcu, myślę, mógłby patrzeć w Słońce, nie na jego odbicie w wodach, nie mieć go tam, gdzie ono nie jest u siebie, ale Słońce samo w sobie i na swoim miejscu mógłby dojrzeć i mógłby oglądać, jakie ono jest. Słońce, a wcześniej gwiazdy i księżyc, to nic innego jak symbol idei, symbol tej prawdziwej rzeczywistości, tej rzeczywistości takiej najbardziej zasadniczej, najbardziej prawdziwej, rzeczywistości, która jest najjaśniejsza, ale z racji słabości umysłu jest poznawana na końcu. Zwłaszcza Słońce, Słońce, które jest obrazem tej najdoskonalszej idei, czyli idei dobra, ale także idei jedna według koncepcji wiedzy, tej niepisanej wiedzy, która jest przechowywana w tradycji, która jest związana jakby z już interpretacją Platona. Chodzi tutaj o ideę jedna, ideę, która w sobie zawiera właściwie wszystkie inne, jakby jest szczytem doskonałości i takim wierzchołkiem całej tej piramidy bytu Platona. Potem by sobie wymiarkował o Słońcu, że od niego pochodzą pory roku i lata, że ono rządzi wszystkim w świecie widzialnym i że jest w pewnym sposobie przyczyną także i tego wszystkiego, co oni tam poprzednio widzieli. Jasna rzecz, że do tego by potem doszedł. Więc cóż, gdyby sobie swoje pierwsze mieszkanie przypomniał i tę mądrość tamtejszą i tych, z którymi razem wtedy siedział, wspólnymi kajdanami skuty, to czy nie myślisz, że uważałby sobie za szczęście tę odmianę, którą przeszedł, a litowałby się nad tamtymi? I bardzo. Tutaj, moi drodzy, widzimy wstęp do kolejnego poziomu interpretacji tego mitu, dlatego że nie kończy się jego znaczenie na tych trzech wspomnianych przez nas poziomach, a więc na poziomie ontologicznym, teoriopoznawczym i mistyczno-religijnym. Jest jeszcze czwarty poziom, poziom polityczny. Otóż musimy pamiętać, że według Platona polityka to jest trochę coś innego. Coś dużo szerszego i głębszego zarazem niż polityka rozumiana przez nas. Dla Platona prawdziwym politykiem jest właśnie filozof. Filozof, który dochodzi do prawdy o rzeczywistości. Politykiem prawdziwym nie jest ten cwaniak, ten można powiedzieć, ten sofista, który pokazuje ludziom różnego rodzaju przedmioty, wabi, mami tymi przedmiotami, czy raczej podobiznami, które się pokazują na ścianie owych kajdaniarzy, ale prawdziwym politykiem jest po pierwsze ktoś, kto jako filozof poznał rzeczywistość, czyli zadał sobie trud wyjścia z jaskini, czy inaczej można powiedzieć, został jakoś wyprowadzony dzięki pomocy, bo tutaj właściwie mówimy wcześniej przecież, czytałem o tym, że Platon nazywa to wyciąganiem po kamieniach i stromiznach, bo wyjście z jaskini jest rzeczą bardzo trudną, bo wyjście z jaskini jest nie tylko związane z byciem oślepionym, ale również z pokonaniem. Chodzi o pokonanie stromizn, pokonanie tych wszystkich trudności, które dotyczą woli. Nie tylko umysł, ale i wola jest tutaj, musi być jakoś wzmocniona, żeby z jaskini wyjść. Ale prawdziwy polityk jest nie tylko tym, który zadał sobie ten trud wyjścia z jaskini i faktycznie poznał prawdę o świecie, poznał prawdę o bycie, aż do tego momentu poznania noetycznego, kiedy kontempluje się ideę, kiedy widzi się ideę, tutaj reprezentowane przez księżyc, przez gwiazdy i oczywiście przez słońce, czyli widzi się ideę najwyższą, widzi się ideę najdoskonalszą, ideę dobra, ideę jedna, ale prawdziwy polityk musi jeszcze to wszystko, co poznał, musi ukazywać innym, to znaczy musi pomagać innym wyjść z jaskini. To jest zadanie prawdziwego polityka, jednocześnie filozofa, aby wyprowadzać innych z owej jaskini, aby tym kajdaniarzom, tym więźniom pomóc się stamtąd wydostać. A tam u nich przedtem może nie jeden zbierał od towarzyszów pochwały i zaszczyty i dary, jeżeli najbystrzej umiał dojrzeć to, co mijało przed oczami, najlepiej pamiętał, co przedtem, co potem,
a równocześnie zwykło się było zjawiać i mijać i najlepiej umiał na tej podstawie zgadywać, co będzie. Czy ty myślisz, że on by za tym tęsknił i zazdrościłby tym, których tamci obsypują zaszczytami i władzę im oddają? Czy też raczej czułby się jak ten u Homera i stanowczo by wolał być na ziemi i służyć gdzieś u jakiegoś biedaka? I nie wiadomo, jaką dolę znosić raczej, niż wrócić do poprzednich poglądów i do życia takiego jak tam? Ja tak myślę, powiada, że wolałby raczej wszystko inne znieść, niż wrócić do tamtego życia. A jeszcze i nad tym się zastanów, gdyby taki człowiek z powrotem na dół zszedł i w tym samym szeregu usiadł, to czy nie miałby oczu napełnionych ciemnością, gdyby nagle wrócił ze słońca? I tutaj, moi drodzy, zobaczmy kolejna trudność. Otóż człowiek, który przyzwyczaił się do światła, którego umysł wzniósł się ponad to, co zmysłowe, i potrafi już dobrze widzieć tą rzeczywistość poznawalną umysłowo, taki człowiek paradoksalnie, jeżeli chciałby wrócić na dół po to, żeby uratować owych więźniów, taki znowu musi się zmagać z trudnością dojrzenia prawdy, ponieważ jego wzrok przyzwyczaił się do oglądania tego, co jasne, tego, co proste, tego, co samo w sobie. I teraz, kiedy musi zwrócić się z powrotem ku rzeczom zmysłowo poznawalnym, kiedy musi wrócić do tego, co jest ciemne, jego wzrok znowu nie jest do tego przyzwyczajony. Już odzwyczaił się od warunków, które panowały w jaskini, dlatego nie jest w stanie dobrze widzieć rzeczywistości, która jest poznawana przez owych więźniów. A żeby pomóc tym więźniom, trzeba jednak cieszyć się jakimś autorytetem wśród nich, a taki człowiek za bardzo nie może się takim autorytetem cieszyć. Dlaczego? A gdyby teraz znowu musiał wykładać tamte cienie na wyścigi z tymi, którzy bez przerwy siedzą w kajdanach, to jego oczy byłyby słabe, zanim by nie wróciły do siebie, bo przystosowanie ich wymaga nie bardzo małego czasu. To czy nie narażałby się na śmiech i czy nie mówiono by o nim, że chodzi na górę, a potem wraca z zepsutymi oczami i że nie warto nawet chodzić tam pod górę? I gdyby ktoś próbował wyzwalać i podprowadzać wyżej, to gdyby tylko mogli chwycić coś w garść i zabić go, na pewno by go zabili. Oczywiście tutaj dostrzegamy pewnego rodzaju nawiązanie do losów Sokratesa. To Sokrates według Platona był prawdziwym politykiem, nawet właściwie jedynym prawdziwym politykiem, ponieważ zajmował się sztuką wyzwalania. Starał się wyzwolić ludzi z przesądów, z ignorancji, starał się ich doprowadzać do prawdy, tej obiektywnej prawdy, prawdy jakby już ponadzmysłowej, bo przecież u Sokratesa widzimy zalążki tego, co Platon nazwie drugim żeglowaniem. Ale nie jest to takie proste. Dlaczego? Dlatego, że ten, który zszedł z powrotem na dół, który znalazł się znowu w jaskini, nie widzi dobrze tej rzeczywistości, ponieważ jego wzrok nie jest do tego przyzwyczajony i nie może cieszyć się dużym autorytetem. Nie jest w stanie, faktycznie nie jest w stanie ludzi uwięzionych za sobą poprowadzić. I często raczej denerwuje tych ludzi i nawet skłania ich do nienawiści i do morderstwa. I tutaj też ojcowie Kościoła widzieli w tym coś więcej niż tylko nawiązanie do Sokratesa. Oczywiście można tutaj zauważyć w jakim sensie nawiązanie, oczywiście tego Platon raczej nie miał na myśli, wiadomo, trudno, żeby miał, ale można tutaj znaleźć nawiązanie do czegoś, co nieskończenie Sokratesa przerastało. Można do tego tutaj znaleźć nawiązanie do losów Chrystusa. Otóż Chrystus jest właśnie na pewien sposób tym, który próbuje ludzi wyzwolić z rzeczywistości, z ograniczeń rzeczywistości tej właśnie zmysłowej. Tylko musimy tutaj, jeżeli czynimy tego typu porównanie, pamiętać o bardzo istotnej różnicy, że kiedy mówimy o chrześcijańskiej interpretacji tego mitu, musimy wyraźnie odróżniać między tym, co naturalne i nadprzyrodzone. Kiedy Chrystus ma być tym wyzwolicielem w myśl takiego właściwie prawdziwego jakby filozofa i polityka platońskiego, to oczywiście musimy dokonać tutaj pewnego przekształcenia tego mitu, jego interpretacji, czy takiej reinterpretacji w świetle chrześcijańskiego objawienia i pamiętać o tym, że czymś zupełnie innym jest rozwój naturalny człowieka, jego wychodzenie z ograniczeń cielesności, a czym innym jest wyzwalanie z tego wszystkiego, co naturalne i przez grzech pierworodny zepsute, wyzwalanie z
tej zepsutej natury i pociąganie ku temu, co jest nadprzyrodzone. To jest zresztą jedno z niebezpieczeństw jakoś zawartych w myśli platońskiej. Jest tutaj pewnego rodzaju tendencja do takiego naturalizowania zbawienia, bo zobaczmy, że to jest bardzo, to jest już widoczne, że u Platona filozofia ma charakter zbawczy, ma charakter też i społeczny, polityczny, bo filozofia jest jedynym jakby środkiem zbawienia człowieka, a skoro zbawienie nie jest tylko kwestią indywidualną, ale ten, który osiągnął zbawienie, wyzwolił się z tego, co jest tą jaskinią, z tych ograniczeń, ma również wyzwalać, ma również być zbawicielem dla innych. I tutaj kryje się to niebezpieczeństwo. Musimy pamiętać o tym, że to prawdziwe wyzwolenie i zbawienie nie ma nigdy charakteru naturalnego, tylko nadprzyrodzony, i że człowiek sam nie jest w stanie jego dokonać. Sam nie może w tym sensie wyjść z owej jaskini. Musi być wyprowadzony przez Jezusa Chrystusa, no i wtedy tą jaskinią już nie będzie oczywiście to, co jest oryginalnie u Platona, ale będzie tą jaskinią przede wszystkim grzech. A więc to jest to niebezpieczeństwo naturalizmu w interpretacji myśli platońskiej. Ono się będzie w różnych okresach czasu przejawiało. Otóż ten obraz, powiedziałem, kochany Glaukonie, trzeba w całości przyłożyć do tego, co się poprzednio mówiło. Więc to siedlisko, które się naszym oczom ukazuje, przyrównać do mieszkania w więzieniu, a światło ognia w nim do siły słońca. Wychodzenie pod górę i oglądanie tego, co jest tam wyżej, jeśli weźmiesz za wznoszenie się duszy do świata myśli, to nie zbłądzisz i trafisz w moją nadzieję, skoro pragniesz ją usłyszeć. A więc tutaj sam Platon pokazuje nam, naprowadza nas na prawdziwe rozumienie, właściwe rozumienie, właściwie interpretację rdzenia tegoż właśnie mitu, a więc wychodzenie z jaskini dopiero to jest wychodzenie z ograniczeń naszej cielesności, wychodzenie z ograniczeń poznania zmysłowego i wchodzenie w obszar poznania umysłowego. Ave Maria Stella.